dalekiej Litwy przybyłeś, by osiąść w grodzie krakowskim i uczyć się miłowania braterskiej, żyjąc w wspólnocie. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Chcemy, żeby wiek XXI też był wiekiem szczęśliwym Krakowa, tak jak wiek XV, kiedy błogosławiony Michał Giedroyć i święty Szymon z Lipnicy żyli w przyjaźni, znali się i umacniali się w drodze do świętości. Dlatego dzisiaj serdecznie witam ojca Jarosława Kanie, Bernardyna właśnie, który przyszedł od świętego Szymona z Lipnicy. Dzisiaj przekażemy relikwie błogosławionego Michała Giedroycia właśnie tam, do tego kościoła, żeby się spotkali jeszcze raz, a nam przypomnieli, jak ważne jest spotkanie, środowisko i wspólne wspieranie się w dążeniu do świętości. Witam serdecznie wszystkich kapłanów, księdza prorektora, księdza dyrektora Instytutu Liturgicznego, księdza dziekana, wszystkich drogie siostry. Widzę kilka znajomych twarzy z kliki. Też bardzo się cieszę, że jesteście. W Ewangeliach, w tych dniach Ewangelii, w tekście świętego Jana Apostoła, nieustannie widzimy zmaganie się Jezusa z niewiarą. Mimo ewidentnych zaproszeń, znaków, cudów, kolejnych, jego rozmówcy nie chcą uwierzyć. Mają w sobie opór i sprzeciw. Aż dojdziemy w końcu do cudu wskrzeszenia Łazarza, który to znak spowoduje, że niektórzy skażą Jezusa na śmierć. Opór wobec wiary, wobec zaproszenia do uwierzenia. Pozwólcie, że jakoś podzielę się moimi odczuciami po wczorajszej lekturze znanego już w wielu miejscach tekstu Benedykta XVI, który wczoraj został opublikowany w internecie, który teraz powstał, na temat różnych bardzo bolesnych problemów w Kościele. Nie o tym chcę mówić, tylko o jego żarliwości Benedykta XVI, o ochronę wiary, o to, że ona jest źródłem życia, a jeśli jej nie ma, to wtedy przerażające zło ma dostęp do wspólnoty i do głębi samego Kościoła. I Benedykt XVI w tak porywający i można powiedzieć świeży sposób pisze, 92 lata ma, o wierze, która tak naprawdę gdzieś w sobie, w każdym człowieku wierzącym, choćby to było może troszkę naiwne i na wyrost, niesie ze sobą gdzieś w człowieku wierzącym pragnienie męczeństwa. To znaczy takiego świadectwa, które powie, że Chrystus i Jego miłość jest najważniejsza i za to się oddaje życie. Benedykt XVI trochę porównał dzisiejszą sytuację w Kościele i w świecie do tych czasów, kiedy został wprowadzony w Kościele katechumenat. Katechumenat, który nie był tylko przygotowaniem do chrztu, ale również pewnym miejscem życia i uczenia się życia wiarą i pewnego rodzaju ochrony przed zdemoralizowanym światem pogańskim. I tak jest również dzisiaj. I to nie chodzi o to, żeby pokazywać palcami, że naokoło jest demoralizacja, tylko żeby po prostu o tym wiedzieć, że jest świat wiary, prawdy, szczęścia, za który warto oddać życie. Jest świat, który nie tylko jest po prostu biedny i zagubiony, ale również w tym świecie są siły, które są wierze przeciwne, które chcą nią zniszczyć. Trzeba po prostu to wiedzieć. I wspólnoty, o jakich mówi Benedykt XVI, chce, żeby one takie powstawały. Wspólnoty jak gdyby katechumenatu, gdzie człowiek ma pewien habitat taki dom, gdzie
spotka drugiego człowieka i uczy się wiary. Wspólnota i środowisko potrzebne dzisiaj. A idąc do Michała Giedroycia, który dzisiaj jest tym, który nas tutaj zwołuje do tego ołtarza. On jest jednym z pierwszych chrześcijan, można powiedzieć, owoców ewangelizacji Litwy. Litwa była ewangelizowana pod koniec XIV wieku. Rozpoczęła się ta ewangelizacja przez małżeństwo księcia Jagiełły z królową Jadwigą. Michał rodzi się w roku mniej więcej 1420, a więc minęło dopiero kilkadziesiąt lat od ewangelizacji. Możemy sobie wyobrazić, że jest to środowisko jeszcze w dużej mierze pogańskie. A jednak on tam odkrywa środowisko wiary. Nie tylko prawdy wiary, ale środowisko wiary. I odkrywa je nie tylko w domu rodzinnym, ale na pewno odkrył je w zgromadzeniu w zakonie Marków. Tak go nazywamy w skrócie od tego kościoła, który jest był macierzystym klasztorem, kościołem macierzystym dla Marków na Litwie i w Polsce. Musiał dotknąć dynamiki tych ludzi, pragnienia oddania życia dla Chrystusa, pragnienia ewangelizacji. Bo człowiek, który ma 40 lat i zastanawia się nad życiem poważnie i nie szuka po prostu jakiejś wygody, dokładnie myśli, z kim się złączyć. Gdzie rzeczywiście może znaleźć środowisko wzrostu wiary? Znalazł je właśnie w tym zakonie. I zaraz został wzięty tutaj do korony, do Polski, do Krakowa. Myślę, że dlatego, że wyróżniał się jakąś głębią duchowości. I dlatego przyjechał tutaj. Nazywamy Michała darem Litwy dla Polski. Najpierw wspólnota Marków była dla niego wiarą, dla niego darem. Dla człowieka, który szukał czegoś więcej. Sam przyjechał tutaj i stał się darem dla tego zgromadzenia, dla tego kościoła, dla tego miasta. Ale w Michale nieustannie było pragnienie środowiska, ludzi, z którym mógłby dzielić ten swój ogień i pragnienie oddania życia dla Chrystusa. Wpatrywał się w ukrzyżowanego i chciał oddać życie. Oddawał je po trochu. Nie oddał je w męczeństwie. Tutaj przy jego grobie, przy tej figurze, która powstała w wieku XVI najprawdopodobniej, czyli gdzieś 100 lat po jego śmierci, jeszcze pewnie byli ludzie, którzy może pamiętali, czy przekazali mniej więcej, jak on wyglądał, jak się zachowywał. Przy jego grobie, przy jego postaci leży kula, którą się przez całe życie posługiwał i robił wszystko w sposób święty, ale dwa razy wolniej niż wszyscy inni, bo jak się niesie do ołtarza chleb i wino i ma się kulę, no to się trzeba chodzić dwa razy. Robił to w taki sposób, że w tym jego prostym życiu, tutaj w tym klasztorze, w tym miejscu spełniło się pragnienie oddania życia. To pragnienie, które jest, jestem przekonany o tym, w każdym wierzącym człowieku. Ale on tym pragnieniem chciał się dzielić i chciał też zaczerpnąć od kogoś, kto żyje tak samo. Tacy ludzie wręcz intuicyjnie się wyczuwają. Kiedy i jak spotkał Szymona z Lipnicy? Trudno powiedzieć. W zapisach tego dokładnie nie mamy powiedzianego, ale wiemy, że Szymon z Lipnicy studiował na Uniwersytecie Krakowskim i w 1457 roku otrzymał tytuł bakałarza. Michał prawdopodobnie kilka lat później, na pewno ten tytuł otrzymał chyba kilka lat później, mogli się spotkać w środowisku uniwersyteckim. Mógł ich połączyć święty Jan Kanty. To byli ludzie, którzy mieli w sobie ogień, pragnienie oddania życia dla Chrystusa, pragnienie ewangelizacji i jednocześnie bardzo ceniący sobie mądrość. Studiowanie na uniwersytecie. Wtedy uniwersytet był znany z tego, że
jeśli chodzi o teologię, to uprawiał coś takiego, co byśmy mogli dzisiaj nazwać teologią praktyczną. Dla niektórych dzisiaj, myślę, nie zawsze taki tytuł teologii czy taki przymiotnik teologii jest jakąś pochwałą. Wtedy z pewnością był. Teologia praktyczna, czyli taka, która wie, że każda prawda teologiczna ma zastosowanie w życiu. Umacnia wiarę, chroni wiarę. I po to się jej człowiek uczy na uniwersytecie, żeby chronić wiarę prostego człowieka. Benedykt w sposób niesamowity pisze o potrzebie chronienia tej wiary. Chronić wiarę prostego człowieka i umacniać ją. I on, Michał, spotkał się w tymże środowisku z błogosławionym Szymonem z Lipnicy. Nie zrobili kariery naukowej, choć na ówczesne czasy obydwaj byli niezwykle wykształceni, należeli w takim razie do elity intelektualnej Polski. Po czym możemy poznać, że wpływali na siebie? Jasne, że nie mamy zapisów historycznych na ten temat, ale jestem przekonany, że zanim błogosławiony święty Szymon z Lipnicy tak naprawdę spełnił swoje pragnienie męczeństwa i oddał życie nie pod toporem jakichś barbarzyńców czy niewiernych, ale oddał życie opiekując się chorymi podczas zarazy w 1482 roku w Krakowie. Jestem pewny, że zanim to się stało, zanim on podjął tę decyzję, żeby do tych chorych pójść i skazać się właściwie na pewną śmierć, musieli rozmawiać z Michałem, z innymi też tutaj namalowanymi. W sześciu tam są, razem, na wielu obrazach. Musieli ze sobą rozmawiać. Musieli tworzyć to środowisko. To środowisko takiego katechumenatu pochrzcielnego, gdzie ludzie wiedzą, jaki mają skarb i jednocześnie wiedzą, że bez tego dzielenia nie są w stanie go obronić. Tam się wspierali, tam rozmawiali. I jestem przekonany, że Michał także pomógł Szymonowi w podjęciu takiej decyzji, żeby oddać życie. Że to jest ważniejsze niż jego zdolności kaznodziejskie, które miał fantastyczne. Że to jest ważniejsze niż jego mądrość, niż jego możliwość posługi duszpasterskiej, bo Szymon był kapłanem. Że to jest ważniejsze. Że teraz Bóg go wzywa właśnie do tego, do spełnienia tego pragnienia, które miał w sercu. Wiemy z przekazów, że Szymon pragnął męczeństwa. Michał to męczeństwo rozłożył na etapy, na lata, na kroki o kuli w tym kościele. Męczeństwo to znaczy nie coś, co człowieka przygważdża do ziemi i czyni smutnym. Nie. Coś, co dawało mu sens życia. Tu, w tym kościele odnalazł krzyż. Nie cierpienie, ból i trud, którego nie trzeba szukać, tego nie trzeba odnajdywać, tylko krzyż, który z tego wszystkiego czyni drogę miłości. W duchowości Marków było właśnie odnalezienie krzyża. Za duchowego swojego założyciela uznawali świętego Cyriaka, biskupa Jerozolimy, który według tradycji miał wraz ze świętą Heleną, matką cesarza Konstantyna, odnaleźć krzyż w znaczeniu fizycznym, drewno krzyża. Ta duchowość u Marków była i Michał szczególnie ją cenił i tu ten krzyż odnalazł, również w tym zasłoniętym dzisiaj wizerunku. A czym zaowocowało to odnalezienie, to właśnie, to możemy zobaczyć nie tylko po prostu widząc, że jest błogosławionym, że na pewno jest w niebie, tylko zachęcam dzisiaj, mam nadzieję, że siostry mnie nie skrzyczą, że siostry zakrystianki szczególnie, że pozwolę wam, czy zaproszę was, jak już pójdziemy stąd z prezbiterium, żeby kto chce, żeby sobie wszedł tutaj za balaski i tam do grobu, do tej figury, która jest najstarszym wizerunkiem najprawdopodobniej Michała w tym kościele, właśnie z XVI wieku. I niech sobie popatrzy na jego twarz. To jest piękna twarz człowieka, który zasnął. Uśmiecha się i jest pełen szczęścia. I to nie jest tak, że
taka twarz się pojawia po śmierci, tylko z taką twarzą się po prostu umiera, jaką się miało. Podejdźcie tam i poproście Go o odnalezienie krzyża, bo też o odnalezienie środowiska krzyża, czyli miłości, ochrony wiary i przekazu wiary. Amen. Bardzo chciałbym podziękować za tę ideę, żeby ci nasi święci połączyli się po latach znowu w swoich relikwiach i tak jak wtedy fizycznie się tutaj łączyli, żeby dzisiaj duchowo też byli też poligon fizyczny, bo to przecież fizyczne ich szczątki, które czcimy. Więc cieszę się, że dziękuję za ten dar i przyjmujemy go z wielkim sercem i tak jak już księdza rektora prosiłem, żeby w którąś niedzielę przyszedł do nas na Bernardyńską i tam, żeby powiększył to grono przyjaciół błogosławionego Michała Giedroycza, więc żeby wprowadził te relikwie do naszego kościoła i też powiedział o nim w szerszym gronu słuchaczy, więc zapraszamy z całego serca. Ktoś kiedyś powiedział, że w czasie zarazy najbardziej są potrzebni lekarze. W swoim czasie święty Szymon i też zapewne święty błogosławiony Michał no na te potrzeby czasu i tych różnych problemów zaraz też takich rzeczywistych odpowiadali i leczyli. Więc oni są dzisiaj nam właśnie też potrzebni w czasie tych różnych zaraz, których dzisiaj my doświadczamy. Niech więc ta ich obecność, ich świadectwo, ich modlitwa właśnie pomoże nam wszystkim, pomoże tym naszym czasom zdrowieć. Bardzo dziękujemy za ten dar. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.